Możemy zaczynać z makijażem. To, co mam przygotowane, to baciki. Gdyby coś nie wyszło, coś trzeba było poprawić i te baciki właściwie to płyną do zmywania makijażu. Patyczki do uszu. One się przydadzą, jeśli cokolwiek nam wyjdzie poza linię oka. Można to szybko i łatwo usunąć. Właściwie tyle z takich pomocy. Makijaż powinien się zacząć tak naprawdę od oczu. Zrobić całe oczy. Nic tego nie robię, szczerze mówiąc, rano. Jak się spieszę, zaczynam od nakładania fluidu i dopiero później sam rzęsy. Natomiast jeśli się robi oko już tak, jak chciała dzisiaj je zrobić, czyli bardziej wieczorowo, to dobrze jednak od tego zacząć. Dlatego, że jeśli coś nam się osypie albo coś nie wyjdzie, to zawsze twarz, która nie jest jeszcze pokryta fluidem, zawsze taką twarz można trochę jeszcze przemyć płynem do makijażu. Tak, zacznę od bazy. Od tego powinnam zacząć. Bazy na powieki Mary Kay. Jest rzeczywiście świetna. Na tym szkoleniu, tak wygląda, na tym szkoleniu z makijażu pożyczyłam tą bazę od jednej z pani i rzeczywiście się w niej zadłużyłam. Jest naprawdę świetna. Cień typowy bardzo się długo na tych powiekach utrzymuje. Nakłada się ją bardzo delikatnie. Ja to lubię robić rękami. Mam troszkę poszalałą. Dobrze. Troszkę ją sobie rozmoczę na dwie powieki. W zupełności mi to wystarczy. Zamykamy powiekę i staramy się, oczywiście patrzę na siebie do lustra w tej chwili. Jest to zbyt grzeczne, ale ta sytuacja jest w ogóle chyba dosyć specyficzna. Jeszcze kilka lat temu byłam przekonana, że w ogóle robienie makijażu jest całkowicie czymś takim bardzo intymnym i osobistym, że mężczyźni nie powinni tego widzieć, inne kobiety nie powinny tego widzieć, chyba że jakoś takie bardzo, bardzo blisko zaprzyjaźnione. A teraz właściwie, jak to mówi mój cudowny wychowanek, mam trochę wywalone. Właściwie chyba lubię swoją twarz w takim głębszym znaczeniu i lubię trochę sobie z nią eksperymentować, trochę być z nią w różnych sytuacjach, dzielić się tym z innymi. Naprawdę ma konsystencję takiego bardzo, bardzo delikatnego kleju, który się tak przywiera fajnie do skóry i bardzo jest fajnie go też łatwo zaaplikować. Tak, mała mycie. Jest taki bezbarwny właściwie. Trochę biały, ale jak się go rozetrzebie, jest bezbarwny. I co teraz? I teraz cienie. Cienie Mary Kay to są moje ulubione cienie. Pisałam o nich kiedyś. Hoje Berry? Berry Hoje właściwie. Tak, paletka jest zakupiona osobno. One są dostępne bez tej paletki. Ale paletka jest bardzo ładna. Chodzi mi o opakowanie. Gorzej jest bliżej, jak wyglądają. Zwłaszcza ten tutaj, jest zupełnie niesamowity, bo on wygląda trochę jak taka śliwka. Ja bym pisałam już kiedyś o tym na blogu, że w życiu bym go sobie nie położyła na powieki, z własnej nieprzymuszonej woli. Natomiast zachęciła mnie do tego moja konsultantka, mówiąc, że pięknie będzie podkreślał moje niebieskie oczy. I rzeczywiście pięknie podkreślał moje niebieskie oczy. Zestaw pędzli. Pędzel wybieram, pędzel Mary Kay oczywiście również. Pędzel do nakładania cieni. Dobrze jest cień zacząć nakładać tutaj z góry, pod jasne cienie oczywiście wybieram ten najjaśniejszy, ten. Tak. Nie, to chyba powinnam rzeczywiście robić do lustra, tak, to zdecydowanie niż do kamerki. Fajnie rozjaśni. Co ma rozjaśnić?
należy tego jakoś bardzo bać. Jest tyle rzeczy do bania, że makijaż nie powinien być jedną z nich. Chyba, że jest straszne. No co robić, ja robię się w trakcie makijażu? Ja na przykład bardzo lubię śpiewać w trakcie makijażu, słuchać muzyki. Relaksuję. Jestem absolutnie, nie będę może śpiewać, ale teraz akurat, ale mogę wam powiedzieć, że jestem pod absolutnym, ogromnym wrażeniem. Trochę jestem spóźniona z tym, ale najnowsze płyty Dawida Odsiadły naprawdę jest rewelacyjne. Będę o niej pisać na blogu. To jest naprawdę kawał fenomenalnej roboty. Taka niesamowita artystyczna wizja, cudowne teksty, bardzo, bardzo, bardzo przyjmujące, bardzo budzące bardzo dużo moich emocji i tych takich bardziej pozytywnych, bo no, emocje są, nie są dobre ani złe, ale czasami te piosenki budzą mój sprzeciw, na przykład, ale to też jest bardzo ważne i cenne. Opowiem o tym. Teraz używam tej różowej, tego różowego cienia. To mniej więcej od połowy, po jakiej sobie nim przejeżdżam. Cały czas używam tej samą pędzla. Dawid zrobił absolutnie fantastyczny album. Jestem jego fanką od samego początku, od kiedy go zobaczyłam w X Faktorze. Ja zobaczyłam, jak bardzo jest inny od innych artystów, jak się od nich różni. Zarówno oczywiście poziomem wokalnym, to odstawał absolutnie od wszystkich, nawet tych bardzo, bardzo dobrych, ale też jaką ciekawą osobowością jest. I bardzo, bardzo mocno z niego trzymam kciuki, że mu wyszło. Wydawało mi się, że potrzebujemy takich ludzi na polskim rynku muzycznym i tak czułam, że nie tylko chyba ja takich ludzi potrzebuję, ale że oni są generalnie potrzebni. I okazało się, że tak. Że dużo ludzi podziela moją opinię. Tym jadę tak mniej więcej od połowy oka. Chcę, żeby sobie żeby te cienie sobie tak fajnie przechodziły. Ich jakoś specjalnie nie blenduję, nie wmieszam ich. Po prostu nakładam od połowy kilka razy, żeby to mniej więcej było jakoś widoczne. Natomiast ostatni kolor, ten, który pokazywałam, najciemniejszy, no nie najciemniejszy na paletce, ale nałożę pędzel do rozcierania cieni również, oczywiście Mary Kay. Tak. On jest troszeczkę mniejszy i łatwiej jest rozprowadzić cień w kąciku oka. Malować się do kamery. Tak on wygląda. Cokolwiek więc nie tak, to jeszcze mamy mnóstwo powierzchni nieumalowanej, którą możemy sobie spokojnie wycierać. Nie ma problemu.
niesamowicie szybko schną. One je myję normalnym szamponem, na przykład jakimś łagodniejszym, myję absolutnie normalnym szamponem do włosów. Wymywam te wszystkie brudy i one bardzo, bardzo, bardzo szybko schną. Można je też zsuszyć suszarką. Wracam do tego najjaśniejszego cienia. Z brwiami, nie lubię robienia niczego z brwiami. Uważam, że to jest dziwne. Regulowane brwi mi się nie podobają, także ja w ogóle nic z brwiami nie robię. Inna sprawa, że też mi nie rosną jakieś suszaki, więc być może zmieniłabym zdanie, gdybym miała taki problem, ale ponieważ go nie mam, to nie. Nie podoba mi się strasznie takie, nie podobają mi się strasznie takie brwi, które są namalowane. Bardzo mi się kojarzą, wiem, że są modne teraz, ale bardzo mi się kojarzą starszymi paniami, które są po prostu takie czarne, brzydkie, mocne kreski, to wygląda naprawdę zamiast brwi, po prostu rysują sobie te brwi i to jest dziwne. Może mi się odmieni, jak będę mieć 80 lat na przykład. Oby nie. Właśnie, i teraz zobaczycie, jak się wygląda. I podjąć decyzję. Można sobie teraz użyć też tego samego pędzelka, tego poprzedniego, do trochę właśnie teraz wymieszania. Zresztą czego się nie da wygląda, zawsze można to intelektualizować. Powiedzieć coś o jakiejś książce, rzucić coś o toporze. Także nie przejmujmy się za bardzo. W ogóle się za bardzo nie przejmujmy niczym. Nie warto. Dobrze, teraz najgorszy moment. Bo to nigdy nie wychodzi równo. Nie wiem, jak sobie wmówić, czy to się da dostać równo. Znaczy, może się da, ale ja nie umiem. To, co jest fajne w tej kredce w ogóle, kredka Mary Kay oczywiście, czarna kredka, konturówka, to, że ona jeszcze ma taką tutaj możliwość, takie wejście, zatemperowania się. Muszę temperować, po prostu włożyć o tutaj. Nie będę tego robić teraz, bo już to właśnie zrobiłam. Ale jest to bardzo dobra opcja, bo każda kobieta pewnie lubi inną grubość kresek, także ja sobie lubię troszeczkę zatemperować. No i teraz jedziemy. Kreski są czasochłonne. Kreska jest w ogóle fajna, bo ona jest dosyć taka miękka. Całe życie właściwie używałam eyelinera i dla mnie malowanie się kredką jest bardzo dziwne. Ale przekonała mnie na konsultantkę, pokazując mi właśnie tą kredkę. I myślę, że gdyby nie była taka miękka, to by mnie nie przekonała. Moja kreska chyba nie jest najgorzej, chociaż tego nie wiem. Jeszcze. Ważne jest to, żeby dotrzeć do samej linii rzęs. Najgorsze są to przerwy, więc linią rzęs, a
ci coś zamalować. Tu się dałem już po filmiku, po nakręceniu. Jeszcze coś można poprawić, póki nie ma zrobionych rzęs. Jak już są zrobione rzęsy, to właściwie pole manewru nie jest zbyt duże. Strasznie lubię. Kojarzy mi się w ogóle z mechaniczną pomarańczą publika, czyli zalotka. Ona jest taka niby służąca do tego, żeby być pięknym i taka właśnie delikatna, a z drugiej strony trochę jest w niej coś strasznego. Moja mama się jej boi, to już kiedyś też o tym wspominałam, że kiedyś podzieliła się ze mną taką wątpliwością, czy przypadkiem zalotka nie zakręci jej rzęs w odwrotną stronę. Cały czas nie wiem, jak miałam to zrobić. Ale tak, wkłada się ręce tutaj. Myślę, że każda oglądająca kobieta to wie. Szokująco to może być tylko dla mężczyzn. Trochę je trzeba tak podtrzymać, żeby jak po prostu wywinąć do góry. Być może mogłam to zrobić wcześniej.